Hej kochani, witajcie na kanale Kocham Zabawki, a dzisiaj mam dla Was prawdziwe szaleństwo. Mam tutaj fabrykę do robienia lakierów od namnonsów. Teraz kochani, każda panka namnonsów będzie mogła mieć w swoim domku taką fabrykę i własnoręcznie tworzyć sobie różne kolorowe lakiery. No to kochani, nasza fabryka jest już rozpakowana i teraz chciałabym Wam opowiedzieć, co znaleźliśmy w środku. Tutaj mamy taki wzornik na nasze lakiery. Kiedy już zrobimy nasz lakier, będziemy mogli tutaj namalować na tym wzorniku i zobaczymy, jak będzie się prezentował. Tutaj mamy taki futerał na nasze fiolki, ponieważ tutaj są puste pudełeczka, no i właśnie w te pudełeczka będziemy robiły nasze lakiery. No i więc ten futerał tutaj możemy nałożyć. Idąc dalej, tutaj mamy taką fajną podstawkę na paznokcia. Kiedy będziemy chciały naszym nowo zrobionym lakierem pomalować paznokcie, tutaj mamy tą podstawkę. Następnie tutaj są aż 4 kolory, możemy zrobić właśnie w tych kolorach lakiery. No i tutaj mamy taką bazę, ona jest taka leciutko połyskująca, bardzo ładna. No to teraz włożymy nasze lakiery i bazę do naszej fabryki. Tutaj mamy niebieski kolor, zaczniemy sobie od tej strony. Następnie może biały kolor włożymy, potem taki ładny fioletowy. No i na koniec piękny żółty kolor. No i jeszcze pozostała nam ta piękna, połyskująca baza, którą teraz sobie tutaj... O! Uda się nam włożyć? Pewnie, że tak. I jest. Mam tutaj aż 3 kolory lakierów. No nie wiem, na który się zdecydować. Żółty, piękny, turkusowy i różowy. A może wybiorę ten żółty? Przekonuje mnie ten kolor żółty. Tak, to będzie dzisiaj mój lakier. No to teraz pierwszym krokiem, jaki należy zrobić, no to wsypać nasz wspaniały brokat. Każda z nas lubi brokat, prawda? Więc przechylamy naszą buteleczkę i wsypujemy do naszej fiolki troszeczkę brokatu. Wow, popatrzcie tylko, jak tutaj go dużo. To teraz wracamy do naszej fabryki, fabryki piękności. Czy zwróciliście uwagę, że ona wygląda jak taki ogromny babeczkowy cyrk? Ja wybrałam sobie kolor żółty, to jest kolor i smak banana. Jejku, jak on pachnie bananowo. Tutaj mamy truskawkowy zapach, a tutaj porzeczkowy. No i co jeszcze mamy? Glitter, nasz fantastyczny pyłek brokatowy. No to teraz przyszykuję sobie moją taśmę produkcyjną. Podłożymy tutaj naszego namnomsika, ponieważ wybrałam sobie kolor żółty, prawda? Więc tutaj należy wycisnąć kolor żółty, a następnie na samym końcu podłożymy tutaj, aby była baza. No ale ja Wam pokażę to bez tej fabryki, bo chciałabym, abyście wszystko dokładnie zobaczyli krok po kroku, jak to się robi. No to co? Wyciskamy nasz żółty lakier. Przypomnę Wam, że tutaj już jest brokat, nasz glitter, a teraz wyciskamy do tego 3 krople żółtej mazi. Jedna. No i teraz jeszcze 3 kropelka. Jest! I cały nasz żółty lakier jest w środku. A teraz użyjemy sobie naszej mlecznej bazy. Musimy tak samo przyłożyć tutaj końcóweczkę i hop! I wduszamy i jeszcze raz. I jeszcze raz, no. I jeszcze raz spróbujemy. Musimy teraz naszej białej podstawy dać tyle, aby weszła do tej białej kokardki. No to teraz mamy gotową bazę. No ale nie jest jeszcze wymieszany nasz lakier, więc troszeczkę spróbujemy nim wstrząsnąć. Zobaczymy, czy to coś da. Słuchajcie, to nic nie dało, ale nic się nie martwcie, ponieważ mamy specjalną maszynę do wirowania do lakierów. Umieściłam nasz lakier w tej specjalnej maszynie do wirowania. Popatrzcie, jak fajnie tutaj siedzi. Jak widzicie, lakier jeszcze w ogóle nie jest wymieszany, więc teraz uruchomimy naszą maszynę i i nasz namnomsik wiruje. Ciekawa jestem, czy lakier się zmiesza z tą bazą. No to teraz z naszej fabryki fantastycznych lakierów przenosimy się do salonu piękności, proszę bardzo. Tylko teraz będziemy musiały zamocować nasz fantastyczny stolik. To jest stolik, próbnik. Zaraz zobaczymy, czy nam tutaj wejdzie.
wcale nie jest takie łatwe. No to nasz próbnik na paznokcie mamy, ale teraz domocujemy nasze jakby siedzonka, ale to nie są siedzonka. Tutaj kładziemy naszego paluszka, którego będziemy chciały pomalować. A tutaj wyżej, zobaczcie, jest półeczka, na której możemy zaprezentować nasze lakiery. Ja przed chwileczką zrobiłam żółty lakier, więc on tutaj jest na środku. A tutaj mam jeszcze dwie puste fiolki, w które będę mogła zrobić fajne kolory lakiery. No to teraz pomalujemy w końcu nasze paznokcie. Na początku zacznę od naszych kipsów. Jestem ciekawa, jak one będą się prezentowały. Jejku! Wow, jaki piękny żółty kolor! A jaki błyszczący, jest naprawdę fantastyczny. Pomaluję jeszcze tutaj tego z przodu. Może dodamy jeszcze troszeczkę jedną warstwę. Jejku, jak pięknie się świeci! Już się nie mogę doczekać, kiedy pomaluję swoje paznokcie tym fantastycznym lakierem. Jak obiecałam, również pomaluję swoje paznokcie. Zaczniemy od tego malutkiego. Jejku, jaki śliczny lakier! Wiecie co? Jestem dumna, że sama go stworzyłam. Takim lakierem własnoręcznie zrobionym lepiej się maluje swoje paznokci, bo ma się z tą satysfakcję, że się samemu ten lakier zrobiło. No to teraz ubierzemy nasz lakier futerał od Namnonsów. Popatrzcie, jaki on jest śliczny. Ubieramy. Ojejku, to chyba jest taka słodziutka babeczka, zobaczcie! Ma fajną różową posypkę na górze i krem, a na dole turkusowe. Za chwileczkę jeszcze o czymś Wam opowiem, o czymś fantastycznym. Otóż te kolory możemy ze sobą łączyć, no i wtedy powstanie nam nowy kolor. Już Wam mówię, jak możecie je sami w domu połączyć. Na przykład dwie krople czerwonej truskawki plus dwie krople niebieskiej jagody, to może powstać kolor lawendowy, świetnie! Dwie krople czerwonej truskawki plus dwie krople żółtego banana może nam powstać kolor brzoskwiniowy. No i jeszcze dwie krople niebieskiej jagody plus dwie krople żółtego banana to może nam powstać kolor zielony. Wow, super! No to ja już skończyłam na dzisiaj swoją pracę w fabryce tworzenia lakierów, no i w salonie piękności również byłam. Mam nadzieję, że dacie mi znać, czy Wam się podobał ten lakier, czy fajnie, że dosypałam ten brokat, bo oczywiście możecie tworzyć lakiery bez brokatu, same kolory. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się ta cała fabryka podoba, moi drodzy. A ja Wam na dzisiaj dziękuję, ale jeszcze koniecznie zasubskrybujcie kanał Kocham Zabawki, bo wtedy będziecie dowiadywali się o wszystkich nowościach, jakie u nas się pojawiają. No i oczywiście dajcie lajki w górę. Pa, pa! Do zobaczenia!